W dzisiejszym odcinku Daily Basic Sky ogólnie porozmawiamy sobie o planach wiosennych, a jeżeli interesuje Was, co można porobić ciekawego w Łodzi w ten weekend, zapraszam do oglądania. No, nareszcie piąteczek. Piąteczek, piątunio. Powinienem tego, jak on miał, Mufasę wrzucić do opisu czy coś takiego. Ktoś nie zna Mufasy? Jak ktoś nie zna Mufasy, to koniecznie jest Friday Den do obejrzenia. W każdym razie, najpierw kilka informacji. Z racji tego, że jestem wielkim fanem Johna Wicka, po prostu ten film nie oszukuje. Ten film jest filmem klasy B z dużą ilością scen walki i z dużą ilością niszczenia wszystkiego i zabijania ludzi, i to jest fajne. Znalazłem komiksy Johna Wicka. Jak się okazuje, komiksy są odrobinę inne niż filmy. I myślałem, że to jest to samo, więc będę próbował sobie załatwić. Jest 5 tomów tego. Będę sobie próbował załatwić, bo mnie zaciekawiły. Druga rzecz jest taka, i zostałem o to poproszony, ale nawet jakbym nie został poproszony, to bym i tak o tym powiedział. Otóż, ten weekend, z racji tego, że mamy wiosnę i trzeba jakoś tą wiosnę świętować, mamy 11 Dzień Kultury Japońskiej oraz Festiwal Kultur Azjatyckich w drugim liceum ogólnokształcącym w Łodzi na ulicy, niech sprawdzę, Nowa 11/13. Więc jeżeli ktoś jest z Łodzi, nie złodziej, tylko złodzi, chociaż to czasami było synonimem w dawnych latach. Jeżeli ktoś jest złodzi i ma trochę czasu w sobotę oraz interesują go takie klimaty, to zapraszam z całego serca. Organizuje to moja dobra znajoma, która w zeszłych latach organizowała konwent mangi i anime Gakon. Z jakiegoś powodu teraz go nie organizuje, ale z Duszkiem nigdy nie wiadomo, więc może zacznie. Od godziny 10 do 18 w liceum drugim można sobie posłuchać o różnych rzeczach. Można sobie posłuchać nawet, dlaczego nie mamy konwentów w Łodzi i dlaczego jest na scenie konwentowej problem obecnie. Jest trochę prelekcji fajnych, nie wiem dokładnie, jak tam jest z wystawcami, ale wygląda to jak taki miniaturowy 8-godzinny konwent. Więc jeżeli ktoś jest z Łodzi albo z okolicy Łodzi i chce sobie zobaczyć, niech sobie pojedzie i niech napisze, to może się tam zobaczymy. Ja prawdopodobnie sobie pyknę jakąś krótką relację z tego. Nagram kilka ujęć, bo no nie oszukujmy się, jestem tam po to, żeby się dobrze bawić i żeby coś się dowiedzieć, a nie po to, żeby kurwa chodzić z kamerą. Jest to irytujące nie tylko dla osoby, z którą tam będę, czyli dla Trika, ale również irytujące dla mnie, bo zaczynam się skupiać na tym, żeby zrobić dobre ujęcie, a nie na tym, żeby wykorzystać jak najlepiej czas tam poświęcony. To znaczy mój czas poświęcony na to, żeby być w tamtym miejscu. Zapowiada się po pierwsze fajny weekend, a po drugie delikatnie już wchodzimy w ten czas, w którym zacznie się coś dziać. Kwiecień i maj. Kwiecień trochę mniej, ale maj bardziej. To są najbardziej napakowane miesiące, jeżeli chodzi o różne imprezy. I na tych wszystkich imprezach będziemy razem. Ja będę starał się Wam pokazać to i owo. Może nawet parę razy zrobię jakiegoś live'a, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Z telefonem pochodzić sobie trochę, pooglądać co ciekawsze rzeczy. Pokazać Wam, jak to wygląda. Nie jako zmontowane, tylko po prostu na żywo. Napiszcie, czy bylibyście zainteresowani czymś takim, żeby zrobić live'a z takiego konwentu, nie? Normalnie live na YouTubie, z telefonu komórkowego, na gimbalu, pokazać trochę różnych rzeczy i po prostu może poodpowiadać na pytania albo po prostu pokazać to, co byście chcieli zobaczyć. Dodatkowo, z racji tego, że mamy już wiosnę, wiosna idzie do nas na pełnej kurwie i jest coraz cieplej i jest coraz fajniej, pomyślałem, że można by było zrobić jakiś konkurs. Jakiś konkurs w następny weekend albo za 2 tygodnie. Konkurs, w którym z racji tego, że jest ciepło i możecie sobie w końcu wyjść i w końcu porobić coś fajnego poza domem. Konkurs, w którym dostalibyście jako nagrodę grę planszową, która pozwoliłaby Wam siedzieć w domu i dobrze się bawić wieczorami ze swoimi znajomymi lub samemu. Z racji tego, że mam bardzo dobry układ z Black Monk Games i nie tylko,
Mam bardzo dużo wszelakich podręczników, bardzo dużo wszelakich gier planszowych, bardzo dużo wszelakich gier RPG-ów klasycznych, etc. Więc z wielką chęcią kilku tych tytułów bym się pozbył na rzecz moich widzów. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście zainteresowani, żeby otrzymać podręcznik albo grę pokroju Escape Room, albo RPG Cthulhu dla jednej osoby. Jeżeli byście zainteresowani, zrobię jakąś fajną zagadkę czy coś w tym rodzaju. Pamiętajcie cały czas, że na moim kanale na górze są linki do dwóch filmów, ponieważ cały czas trwa mój nieśmiertelny konkurs z Safe'em Magica, czyli z grą, którą rozwijam i którą miałem w pełnej krasie opublikować z początkiem marca, no ale niestety, jak to w procesie deweloperskim bywa, nie wyrobiłem się, a znaczy z racji tego, że robię to sam, no semi sam, bo jedna osoba mi pomagała w tym, której bardzo dziękuję i która zaprojektowała mi zajebistą postać. Jeżeli to oglądasz, to wiesz, że o ciebie chodzi i jest świetnie i będzie to bardzo dobrze wykorzystane. Jest to zdecydowanie lepsze od moich renderów 3D, przynajmniej do tego konkretnego zastosowania. Więc ten konkurs cały czas działa. Znajdziecie wszelakie linki w opisach do Daily Basis, są te linki, bo zawsze je tam wrzucam i są też w nagłówku mojego kanału do dwóch filmów, które opisują, o co chodzi w tym całym konkursie. Dodatkowo cały czas, mimo że już nie ma tego napisane, jest zagadka na mojej stronie, która również po rozwiązaniu da wam jakąś nagrodę, więc cały czas możecie to zrobić, ale z racji tego, że czuję się dobrze, że jest fajnie i że jest w końcu ciepło, chciałbym wam dorzucić coś konkretnego. Nagadałem się, napiszcie, czy bylibyście zainteresowani dostaniem czegoś takiego. Tutaj już jakby nagrody będą bardzo konkretne, będą to podręczniki, będą to gry planszowe, będą to kości brandowane logiem mojego kanału. Generalnie będą to akcesoria do zabawy samemu, bądź ze znajomymi w letnie wieczory, bądź w weekendy, bądź jak pada i nie można nic robić, bądź jak po prostu, kurwa, nie chce wam się ruszyć dupy z domu. No. To tyle ode mnie w ten fajny, ciepły i wiosenny wreszcie piątek. Do następnego.